tym wideo opowiem Ci nieco o motywach zakupu oraz działaniu urządzenia GPS do aparatów Nikon. Wdzięczna nazwa GP-1A. W zasadzie funkcje identyczne masz w każdym smartfonie, nie tylko w Samsungach Galaxy. I w tym urządzeniu po zrobieniu zdjęcia zapisywana jest długość oraz szerokość geograficzna, wysokość nad poziomem morza oraz czas uniwersalny. No, zamontowanie akcesorium jest bardzo proste. Wsuwasz je tutaj w sanki mocujące do aparatu. Masz tutaj dołączony kabel. W przypadku D500 ten kabelek umieszczasz tutaj, podłączasz, jak to mówią, jednym końcem do urządzenia, drugim końcem do aparatu. I to jest cała filozofia. Żadnych baterii dodatkowych nie potrzebujesz. W przypadku starszego modelu, jakim jest D7100, kabeluszek jednym tym umieszczasz tutaj. No i oczywiście potem musisz tak samo umieścić do tego GPS-u GP1A. Także Nikona na razie D7100 odstawiam. I tak, baterii dodatkowych nie potrzebujesz żadnych. Wszystko obsługuje tutaj zasilanie z aparatu. No, oczywiście kosztem nieco zwiększonego zużycia energii. I taka moja uwaga, ponieważ ta geolokalizacja jest oparta na systemie z satelitu, więc wszelkie miejsca o słabym zasięgu, tak jak ten pokoik, na przykład moje studio, po prostu wykluczają jakiekolwiek poprawne tagowanie. Widzisz tutaj, momencik nacisnę, że ta czerwona diodka oznacza, że łapie sygnał, ale nie może złapać. Natomiast jak się zmieni na zieloną, to wtedy wszystko jest cacy. Także w moim przypadku problemy były gdzie? W domu, w samochodzie, czasem na jakiejś otwartej przestrzeni, no a czasem bez jakiegokolwiek widocznego powodu, nawet przy wydawałoby się ładnej pogodzie. Czyli jeszcze raz powtarzam, jak urządzenie działa poprawnie, naciskam jeszcze raz. Ta czerwona dioda powinna zmienić kolor na zielony, no ale jak powiedziałem, urządzenie czasem długo myśli, nawet jak sygnał z satelity jest dostępny. I dlaczego dokonałem tego zakupu? Otóż większość moich zdjęć składuję na takich serwisach darmowych lub częściowo płatnych, jakim jest Google, zdjęcia Google, Flickr. No i mają one taką opcję lokalizacji geograficznej. No i kiedyś na samym początku byłem ambitny, młody, prawda? Starałem się dodawać ręcznie miejsce każdego zdjęcia. Tam, gdzie zrobiłem, starałem się to miejsce dodać i dotyczyło to szczególnie fotek z mojej firmy i wtedy była taka tendencja miejsca Google, marketing lokalny i guru twierdzili, że jeżeli dodasz parę zdjęć swoich z tym geotagowaniem, to po prostu wzmacnia to ranking Twojej firmy w wynikach wyszukiwania firm lokalnych. Bawiłem się w to dość długo, teraz już mniej. I idea tam była prosta, że jeżeli dodałem zdjęcie z adresem, powiedzmy, przychodni, zatytułowałem je przychodnia, to Google miało jakiś zewnętrzny sygnał, że rzeczywiście coś tam może być związanego z medycyną. No nie muszę Ci mówić, że zabierało to bardzo wiele czasu, a potem się po prostu przestałem tym zajmować. Oczywiście być może bardziej z lenistwa niż z braku czasu, no ale fakt, że zdjęć też zacząłem robić trochę więcej. Natomiast przełomem tutaj było wejście smartfonów, sprawę zmieniło zdecydowanie na lepsze, ale no niestety troszeczkę kosztem jakości. Tu jest troszkę większy obiektyw niż gdzieś tego srulka, co tutaj widzisz. I jedno muszę powiedzieć, aparaty i zdjęcia z telefonów są super, pod jednym warunkiem, bardzo dobrego oświetlenia. Wtedy nie rozróżnisz. No niestety, jak oświetlenie jest kiepskie, to tutaj dramatycznie się robi kiepskie low light performance. Natomiast co zmieniło moje podejście tutaj do tego urządzonka, prawda, o którym już, tak szczerze mówiąc, myślałem od dawna i przez zupełny przypadek ostatnio skończył mi się płatny hosting na zdjęciach Google Plus, A oni parę dni wcześniej przysłali mi maila, że moje zdjęcia, które kiedyś dodałem dawno temu z różnych miejsc, osiągnęły jakiś rekordowy, niebotyczny dla mnie poziom wyświetleń. No a jak jeszcze dodam trochę, a konkretnie za 200, to zostanę lokalnym przewodnikiem Google, prawda? No, nic tak czasami nie podnosi ego, jak czyjaś pochwała. Wziąłem się do roboty, no ale tak przeglądając starszy materiał, po prostu przeglądam i często po prostu nie pamiętasz, czy ja nie pamiętałem, gdzie konkretne zdjęcie zostało zrobione. No, czasem sobie przypomniałem, że to jakaś wieś, jakieś tego, no ale znajdź w tej wsi, gdzie to zrobiłeś, to czy tam w jakimś dziwnym miejscu, to po prostu czasami doprowadzić może to człowieka do szału. Natomiast ponieważ ta zabawa w tego lokalnego przewodnika mnie wciągnęła, po prostu kupiłem tąże zabawkę do Nikona. Oczywiście, gdzie kupiłem trochę kryptoreklamy, Fotomaster, ulica Oławska, i od pewnego czasu, a przynajmniej od końca lipca czy początku sierpnia 2016, wszystkie najnowsze fotki zacząłem tagować geograficznie. No, zapracowałem szybko na ten lokalny, dodatkowy hosting, prawda? No i no, mija 2 tygodnie, na razie mi to robienie zdjęć pod miejsca Google nie przeszło, prawda? Robię, cykam, łażę, gdzieś tam nawet pojechałem na rowerze, okazuje się, że tych miejsc w swoim rejonie to masz całą kupę, nawet być może o nich nie wiesz. Natomiast z samym hostingiem, z samą zachętą od Google, no, może być jakaś sztuczka, bo nagle się okazało, że dostałem tę zwiększoną ilość hostingu tylko na rok. Pewnie za te 12 miesięcy pojawią się jakieś nowe warunki, może być jakaś nowa płatna opcja, bo system jest taki, jak wgrasz materiału więcej, po prostu żal Ci będzie go skasować i wtedy musisz myśleć, czy wyłożyć jeszcze parę groszy, czy nie. No, nagadałem się o sobie, czy to jest zabawka dla Ciebie. No, sobie myślałem i zależy. No, tak jak powiedziałem, praktycznie wszystko możesz mieć w smartfonie, tą usługę, zupełnie za darmo, ceny pakietów internetowych są tam już w tej chwili groszowe i uczciwie powiem, nie sądzę, aby Nikon sprzedawał zbyt dużo tych GPS-ów, cena jest zaporowa, nikonowska. No, przeliczyłem już teraz, to nawet ten płatny hosting byłby znacznie tańszy i starczyłoby mi go na 10 lat, a może i więcej. No ale z drugiej strony, powiedzmy uczciwie, wprowadzi to porządek do Twoich zdjęć. Jeżeli jesteś jakimś typem sentymentalnym, takim jak ja, bawi Cię powrót do przeszłości, lubisz wspomnienia, prawda, przy piwku z żoną, czy tam jakąś inną kobietą Twoich marzeń, no to urządzonko może być dla Ciebie zdecydowanie. No, jeżeli chodzi o pieniądze, jeżeli masz jakiś pomysł biznesowy, warto rozważyć tą inwestycję. Czasami jakieś pionierskie wejście z danym rozwiązaniem, szybsze przed wszystkimi, może Ci dać możliwość zarobku przed całą resztą, że tak powiem, świata. No ale weź pod uwagę, że za parę lat być może będzie to standard, tak jak ze smartfonami, i zaoszczędzisz parę groszy na to nie wydając. Także no, w zasadzie na tym kończę, natomiast jest jedna rzecz, kiedy ta zabawka nie jest dla Ciebie, no i sprawa jest tu prosta. Jeżeli jesteś jakiś przewrażliwiony na punkcie swojej prywatności, powiedzmy lokalizacja zdjęć może ujawnić jakieś poufne dane, wiesz, że jesteś tam podsłuchiwany przez policję, CBS, czy tam CBA, no, czy tam robisz jakieś dziwne rzeczy, być może zakopałeś jakiś skarb i zrobiłeś zdjęcie tego miejsca i wrzuciłeś sobie na Google Plus. No, lepiej nie pchaj się w te gadżety, no, ale z drugiej strony wiedz dobrze, że dotyczy to też Twojej komórki. Jak się uprą na Ciebie, żeby Ciebie jakoś zlokalizować, to na pewno odpowiednie służby będą w stanie to zrobić. No, czasami, jeżeli zrobisz jakieś zdjęcie miejsca, w którym przebywałeś, a nie powinieneś przebywać, jakiejś znajomej, innej znajomej, prawda, też ta sytuacja może dotyczyć. Także na tym kończę. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia. Jak coś masz do dodania o tym sympatycznym urządzonku zrobionym w Japonii, prawda? Nie tak jak reszta aparatów w Malezji, czy gdzieś zrobionym w Japonii. Zapraszam Cię do komentarza. Jeszcze tak powiem, co dostajesz? Dwa kabeluchy, prawda? Jeden kabel, ten 10-pinowy. Drugi dostajesz taki kabel do nieco starszych aparatów, to jest akuratnie do D7200 lub D7100. Oczywiście pudełko, manual, gruby dosyć, ale tam po polsku jest może z 10 stron. Jest jeszcze tutaj taki pierdolnik. Jest albo nie jest, nie mogę go w tej chwili na szybko znaleźć. Może sobie to urządzenie przyczepiać do paska aparatu, prawda? Także jeszcze raz na tym kończę i do zobaczenia w kolejnym filmiku.